Kampus. To kronika wypadków filmowych. Witamy. Elo, 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 elo. Elo, dzisiaj oczywiście bez zaskoczeń. Ja w ogóle, ty, Koper, nie wiesz nawet, ale ja tutaj byłem w tym radiu we wtorek. Dowiedziałem się właśnie. O godzinie 16.30 u Kasi Tomasik rozmawiałem o nominacjach. Nie, we środę, przepraszam, wczoraj. Nie, przedwczoraj. Tak, we wtorek. Rozmawiałem o Oscarowych nominacjach i zajawiłem nasz program. Ładnie. Że będziemy mówić więcej. Mogłeś mi powiedzieć, to bym nagrywał na wideo. Mogłem, to prawda. Więc dzisiaj tak, dzisiaj więcej. Ja oglądałem też parę filmów Oscarowych w tym tygodniu, głównie dokumentalnych, ale oglądałem. No ale tak jak wspomniałem we wtorek, te nominacje są jednymi z ciekawszych ostatnich lat, mam wrażenie, bo wszystko zostało już powiedziane, wyłączamy radio. Nominowane są filmy, które rzeczywiście były jakimś wydarzeniem w tym roku, a nie po prostu takie produkcje Oscarowe nakręcone po to, żeby dostawać Oscary. Więc co? W przeciwieństwie, nie. Na przykład poprzedni rok był taki stary, że było Klansman, Green Book, to wszystko... Klansman? No tak się nazywało to, nie? No tak, tak. Jak to się po polsku nazywało? Czarne Bractwo? Czarne Bractwo, tak. Bardzo interesujące tłumaczenie. I to było wszystko filmy nakręcone po to, żeby się ścigać. Vice był nominowany, też film, o którym się mówiło w sezonie Oscarowym. Ty mówiłeś o tym filmie, podobał ci się ten film. Tak, no ale był to trzy billboardy za Ebbing, Missouri też mi się podobały. O. Był to typowo film nakręcony po to, żeby się bić o Oscara. Nie, tak. To był film nakręcony dla fanu, podejrzewam. Dobrze, to Hell and High Water był centralnym filmem nakręconym. Wymieniany w wielu zestawieniach jako najlepszy film dekady. Jeden z najlepszych filmów dekady. No bo nie, był najlepszy. Nominowany do Oscara, myślę, że wiele osób robiło tak jak ty, że sobie po prostu otworzyło zestawienie filmów, które były nominowane. Na mojej liście się nie znalazł. Na mojej liście był Snowpiercer, Arka Przyszłości. Jest to lepszy film niż Hell and High Water, czy Or High Water. To był spoko film. To był film, który oglądałem tego samego dnia, w którym oglądałem film White River? I otwieramy linię telefoniczną. Piszcie SMS-y, bo już kontrowersyjne temaciki lecą. Najlepszy film dekady lub jeden z najlepszych filmów dekady, Snowpiercer, Arka Przyszłości, Hell or High Water, być może jeszcze Wice. Nie wiadomo. 886-971-971, możecie do nas pisać SMS-y ze swoimi wrażeniami na temat nominacji. Bardzo dużo ludzi o tym rozmawiają. Jakoś mam wrażenie więcej niż w ostatnich latach. Więc jeżeli macie jakieś zdanie, to napiszcie. Chętnie się do tego odniesiemy, albo w ogóle zabierzcie głos w dyskusji, bo będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. To co, Koper? Otwórz Wikipedię najlepiej, żeby... Tak, bo tam jest to przejrzyście i nie polską, a angielską. Oczywiście u nas najwięcej się mówi o tym, że Boże Ciało... Zdradzasz dużo kuchni tutaj, Maciek. Dlaczego? Nie, najlepiej widać. Ja sami sobie sprawdzą wtedy nasi słuchacze i co, będą? Nie będą chcieli nas słuchać wtedy. To nie chodzi o to, żeby poznać nasze insajderskie opinie na ten temat. Po to słuchają. Przed chwilą, to może taką kuchnię zdradzać mu, kto przed chwilą siedział w tym studiu na tych fotelach. Tak, była pani producent Bożego Ciała, której posłuchacie w niedzielę, jak rozumiem, tak? Dobrze rozumiesz. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o Bożym Ciele Janka Komasy i w ogóle o ekscytacji oscarowej tym filmem, to zapraszamy na program filmowy w niedzielę. Ty sprawdź, jak on się nazywa w takim razie. Czyli jest to 17. Najlepszy reżyser Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho. I to jest pewien motyw, który się przewija. Film Parasite został nominowany w bardzo wielu kategoriach, między innymi w tej, którą wspominaliśmy przed chwilą, czyli w najlepszym filmie nieangielskojęzycznym, co być może jest jakimś prognostykiem tego, że jeżeli dostanie Oscara w innych kategoriach, to nie będzie rozpatrywany, czy też akademicy nie będą tak chętnie na niego głosowali w kategorii najlepszego filmu nieangielskojęzycznego. Co oczywiście nie mówię, że otwiera naszemu filmowi drogę do Oscara, bo jest konkurencja jest bardzo silna, ale zdecydowanie ten rok mówi się, że jest otwarciem się Oscarów na filmy na world cinema, na filmy światowe, więc to może rzeczywiście rokować bardzo, bardzo ciekawie. Czemu mi to wyłączyłeś i pokazujesz mi coś innego? Pokazuję ci, bo chcę, żebyś poinformował widzów, jak się nazywa audycja o 17 w niedzielę, w której będzie zapowiadany przeciwnik. Naciśnij nie teraz w takim razie. Jest pod tak, utwórz nowe konto, naciśnij nie teraz. A program nazywa się Ciąg Dalszy Kinematografii. Również nazywa się tak
płyta Paktofoniki. I Quentin Tarantino, który wyjątkowo w tym roku, jak popatrzyłem na to na początku, to myślałem sobie, że to jakiś taki kiepski filmowo rok, jeżeli Quentin Tarantino, który zawsze, jeżeli wypuszcza film w roku, no to jest to wydarzenie filmowe, jeżeli jest nominowany w tylu kategoriach, również aktorskich, no to to świadczy o tym, że coś, kurczę, nie zagrało, ale był to rzeczy, i zwłaszcza, że mówiło się, że jest to film jeden z gorszych w dorobku Tarantino. Mi ten film się bardzo podobał. Jak mówi? Że jest to film jeden z gorszych w dorobku Quentina Tarantino. Bardzo dużo ludzi tak mówiło. Bardzo dużo wziętych recenzentów w Polsce i za granicą mówiło, że to jest jeden z tych filmów, to jest pierwszy film, w którym widać, że wyreżyserował go stary człowiek. Mówiłeś to w zeszłym niekonkluzywny tygodniu. Zupełnie i jakiś taki wnoszący niewiele do jego kinematografii. Mi on się to bardzo nie ludzie, podobał. To wilki. Mi on się bardzo podobał, więc cieszę się. Najlepszy aktor. Ale Antonio... powiedziałbyś, że to jest dojrzały film Quentina Tarantino? Czy tam właśnie... Bo staram się znaleźć jakiś taki eufemizm tego wyrażenia, że widać, że jest film to nakręcony przez starego człowieka i zastanawiam się, dlaczego ktoś tak powiedział. Bo to szczerze mówiąc, to ja jak o tym przeczytałem, to w ogóle zacząłem się zastanawiać, że ktoś ocenia filmy w takich kategoriach, że czuć w nich albo nie, czy nie, został nakręcony. Bo nie w przyszłości został zrobiony. To na to pewno nie, stary człowiek. On pamięta wiesz, jeszcze masz, te czasy. Masz jakieś takie, wiesz, filmy niepokoju, jakieś tam Żyj szybko, umieraj młodo, które ewidentnie są nakręcone przez młodych ludzi, dla młodych ludzi, z duchem młodości, a może są też takie filmy, wiesz, jakieś takie Johna Forda, bardzo konserwatywne i żyrandolowe, no ale to jest coś, co ja ekstrapoluję z głosów ludzi, którzy mówili, że Quentin Tarantino się starzeje i to widać w filmie Once Upon a Time in Hollywood, ale ja sam tego nie odczułem. Quentin Tarantino się starzeje. News. Najlepszy aktor Antonio Banderas za rolę Pain and Glory. Tak. Almodovara. Tak, u Almodovara. Antonio Banderas jako Antonio Banderas w filmie Pedro Almodovara. Leonardo DiCaprio za wspomniany Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver za Marriage Story. Marriage Story takim jest filmem, który znalazł się na mnóstwie podsumowań najlepszych filmów poprzedniego roku. Uważam, że ten film jest dobry i poza tym został wyprodukowany czy dystrybuowany jest przez Netflixa i o tym też mówiłem we wtorek, że 3 lata temu, nie wiem czy Koper pamiętasz, był nominowany Mudbound do Oscara i się mówiło, że och, ależ to jest przełom, że Netflixowy film jest nominowany do Oscara. Kto by pomyślał? W ubiegłym roku Roma dostała Oscara i wszyscy mówili, no to jest w ogóle nowe otwarcie. W tym roku mamy szereg filmów. Mamy film, mamy Irishmana, który jest w szeregu kategorii nominowany, zarówno jego twórcy, jak i w ogóle sam film, więc absolutnie serwisy VOD zaczynają grać na równych prawach w oscarowej nie, i filmowej to właśnie grze. Zaczęły w tej zeszłej dekadzie, w której i również Bong Joon-ho. Aha, okej, no. Bong Joon-ho też miał swój epizod w tym i swoją rolę zagrał, bo Okja... Dobra, to chyba nie był film. No, bardzo dobry film. Tak? Nie wiem, ja jego nie obejrzałem, więc się nie wypowiadam. Myślę, że ludzie, którzy są od ostatniego filmu fanami Bonga, będą sprawdzać teraz poprzednie filmy Bonga i myślę, że się w Okja akurat wielu... To są niskie bardzo żarty, Koper. Również w tej kategorii najlepszego aktora Jonathan Pryce za Two Popes, One Cup i Joaquin Phoenix za film Joker. To są bardzo niskie żarty. To podobno murowana tutaj nagroda dla Jokera. Ja myślę, nie powiem, że nie będę zaskoczony, ale zazwyczaj kiedy się mówi, że tutaj to później dostaje ktoś inny i wszyscy ci, którzy wieszczyli, że tutaj będzie murowany, nagle nabierają wody w usta. Ale Joker w tym roku zamiotł rzeczywiście jest filmem z największą ilością nominacji dla filmu komiksowego w historii. Wcześniej 9 albo 8 miał Mroczny Rycerz. Ja nabieram wody tak? W takim razie, gdyż... A jaki byłby twój typ w tej kategorii? Najlepszego aktora? No. Jeżeli mam wybierać, to znaczy... Ja widziałem 4 filmy, nie widziałem Antonio Banderasa. Nie jestem przygotowany na odpowiedź na to pytanie jakoś bardzo mocno, więc jeżeli miałbym wybierać z tej obsady, która tutaj jest wymieniona, nominowana, to wybrałbym Adama Drivera. Wydaje mi się, że tak. Jego rola w filmie Marriage Story, historia małżeńska, jest...
jest świetna, jest to popis aktorski po prostu. Jest go tam bardzo dużo i można powiedzieć tak, dużo ma do grania po prostu. Nie jest człowiekiem, który biega po ekranie i strzela, tylko jest człowiekiem, który gra. Który gra męża, który gra ojca, który gra kochanka. Człowieka, który przechodzi przez rozwód. Rozpad związku, czy rozkład jakichś związku, tak. I jednocześnie to są czasem dwie różne rzeczy, bo jest i rozwód, i rozpad związku, i trudności takie życiowe. Próbuje pogodzić pracę, życie, podróże, powiedzmy, między miejscem zamieszkania i miejscem jego pracy. Jak mu się rozlatuje w rękach życie, a próbuje zachować pokerową twarz, a czasami nie jest w stanie. Jak gra duże dziecko, jak gra człowieka, który coś tam przeżył, ma jakiś taki właśnie swój łuk. No, wydaje mi się, że zagrał tutaj Ja bym mu dał Oscara, który jednocześnie byłby za jego dorobek w Gwiezdnych Wojnach, do którego absolutnie nie można się przyczepić, które były jedną rzeczą, do której by się nie nagrał można było przyczepić. Nagrał się w zeszłym roku, a to, co mam do powiedzenia na temat Joaquina Phoenixa, to też są same ciepłe słowa, głównie. Nie można też zarzucić nic jego grze aktorskiej. Przeistacza się z roli na rolę bardzo mocno. To no też dobra, należy docenić. Tylko mnie drażni to, że drażniło to, że ktoś tak w sensie pojawił się Joker i wszyscy mówią, to będzie Oscar. No tak, to prawda. Nie jest jednocześnie nominowany Adam Sandler za Uncut Gems. Troszkę mi się wydaje, że też... Wszyscy mówią, że było najlepszą rolą roku, nie tylko świetnie zagraną, ale również absolutnie wbrew jego wizerunkowi, no i pominiętą. Dobra, najlepsza aktorka Cynthia Erivo za Harriet to... Jest film i rola i nominacja, o której się mówi, że jest takim po prostu listkiem figowym na tym, że hashtag w tym roku Oscars so white i w ogóle sami kolesie biali. Za film Harriet o... Trudno by było przyznać białemu kolesiowi nagrodę za najlepszą aktorkę. Chodzi o to, że praca, która wcześniej została wykonana nad tym, żeby te Oscary były bardziej różnorodne, zdywersyfikowane, w tym roku się soczewkowała tak naprawdę do tego jednego filmu. Scarlett Johansson za Marriage Story wspomniane, po drugiej stronie Adam Driver, Saoirse Ronan za Małe Kobietki, czy Charlize Theron za Bombshell i Renée Zellweger za Judy w roli Judy Garland. Najlepsza aktorka, najlepszy aktor drugoplanowy Tom Hanks za rolę pana Rogersa A Beautiful Day in the Neighborhood. U nas kompletnie ani program, ani postać nieznana, ale ten film był głośnym filmem i bardzo oczekiwanym i dobrze ocenianym w Stanach Zjednoczonych. Tom Hanks będzie grał już tylko takie miłe, sympatyczne role. Niestety. A Oscara dostanie dopiero wtedy, kiedy zagra jakiegoś totalnego złola. Podejrzewam, albo jakiegoś zwyrola i wtedy wyjdzie ze swojego emploi i wtedy będzie można go docenić. Anthony Hopkins za dwóch papieży. I to mnie trochę dziwi, że on tutaj ma za rolę drugoplanową. Rzeczywiście film Dwóch Papieży, o którym dzisiaj będziemy więcej, mam nadzieję, mówić. A kto wygra? I Dwóch Papieży filmu nominowanych, czyli Al Pacino i Joe Pesci przy okazji, tak bym powiedział, za ten sam film, więc kto... To jest też właśnie interesujące, że masz w tej samej kategorii dwie role z tego samego filmu, z której jedna się składa powiedzmy na 2% czasu ekranowego, druga się składa na powiedzmy 15% czasu ekranowego. A w tym samym czasie niedoceniony został... Niedoceniony został Robert De Niro, który się składa 75% tego filmu. Bedni Robert. I Brad Pitt, który podobno... Ja bym bardzo chciał, żeby on dostał Oscara Globa w tej kategorii. Dostał. I to ma być ukłon w ogóle do całej jego kariery, w której nie dostał ani jednego Oscara. Aktorka w roli drugoplanowej, Kathy Bates za Richarda Jewela, Laura Dern za Marriage Story. Ja w ubiegłym tygodniu chyba mówiłem, że... Właśnie ja się trochę dziwię. Właśnie wszyscy się zachwycają tą rolą. Ja się zgadzam, że ona rzeczywiście się wybija na tle tego filmu, ale żeby to było coś takiego, że wszyscy o tym mówili, to trochę gdzieś to z boku, gdzieś mi to ominęło. Wyjęta,
Jak dla mnie, to tam pani Laura jest wyjęta z jakiegoś serialu typu Seks w Wielkim Mieście. Tak, właśnie mieście, to chodzi, nie? Że to jest tak, jakby ona grała tutaj swój film trochę. Tak. I jest to interesujące, ale ten film z jednej strony jest dobry, miłej i ciepłej, a z drugiej strony super pazernej, dwulicowej w zasadzie, można powiedzieć, w skrócie. Prawnik rozwodowej. Scarlett Johansson za film Jojo Rabbit. Która jest nie tyle może dobrą aktorką, co jest, ma po prostu tam dosyć zabawną taką rolę. No. Mhm. Ale cały ten film, mimo tego, że jest dramatem rodzinnym, można powiedzieć, również. Zdecydowanie. Jest trochę taki podszyty komedią. Jest ciepłym, wesołym filmem. Takie mam wrażenia, takie mam odczucia i spoko, trochę żałuję, że wstrzymywałem się aż do nowego roku, żeby go zobaczyć. Tak, bo to ja słuchałem podcastu, go na liście, gdzie recenzowali ten film i goście mówili, że absolutnie nie oglądajcie tego ze swoimi partnerkami. To jest film, jeżeli jesteście w związku, to ten film was wpędzi absolutnie w kryzys i jest bardzo depresyjny i odziera miłość i relacje męsko-damskie ze wszystkiego, co się może wydawać wyjątkowe. Może wiesz, może to jest bardzo takie... Bardzo się go bałem, tak jak bałem się... No ja się go bałem oglądać, bo myślałem, że mnie przygnębi totalnie, a niesłusznie zupełnie, ale może coś w tym jest, że i mój głos, i głos tej osoby, która ci go odradzała, liczy się na równi, bo jest to takie lustro, w którym się przeglądasz. Jeżeli masz sobie coś do zarzucenia albo... Nie, oczywiście, to jasne, że na każdego ten film będzie działał inaczej. Stoisz na progu rozwodu, to może, no tak, to może jak, być to trigger. Jeżeli ten film jest o tobie, no to rzeczywiście on może nie być zbyt przyjemny. Scarlett Johansson za Jojo Rabbit, ja pamiętam, jak zobaczyłem pierwszy zwiastun tego filmu, to sobie myślałem, że jakiś zabawny film typu What We Do in the Shadows, to, że ten film teraz nagle w nagrodowym sezonie jest absolutnie jednym tchem wymieniany obok Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood i 1917 jest dla mnie może nie tyle zaskoczeniem, ale spoko. Ja tego filmu jeszcze nie widziałem, więc od razu zastrzegam. Florence Pugh za Małe Kobietki, Margot Robbie za film Bombshell, który aktualnie jest w naszych kinach. I na razie ten temat zostawmy, posłuchajmy muzyki i wracamy do was za chwilę. Witamy się, Kronika Wypadków Filmowych do godziny 8, do której zostało również pół godziny dokładnie. Maciek Małek i Grzegorz Koperski.
bullheaded acid. What's the evil nasty acid? Yeah, shit that burn the acid. So ashes to ashes. That's what the ghetto got. And I'm going niggas low when I'm showing my mouth of my thighs. Mania, devil, rebel, bow. Kicking though we fucking wild. I'm wild. He's wild, so he's wild. Catch up the rapture. The black disaster. We're the fucking God of race. Hell, I make the white man call me master. I'm 666, and he don't repent at the pastor. So fuck your radio. You told your ear, marine, my lips are rips. And if you hear my worms, I leave you strung like when I was stuck in between my thumb, I can't breathe for a lick. If I take the top pick, you must be stuck in a bad dream. And if it takes the death of me to make history, the whole world will remember my misery. I know they're trying to say, but words get in the way. You're in the be speechless. Oh, black Jesus, I'm trying inside. Couldn't give a fuck if I live or I die. Cause I'm just a slave of rage. But fuck pick a gun, I'd rather see my grave. So I meditated before I was created. And looking for the first Bible made me reincarnated. Now I'm back from the deceit for pussy niggas like trees. Oh well, it's just another nigga that gotta get grief. So if you wanna talk shit in order to avoid a fight, say what the fuck you wanna say, just spell my name right. Judgment Night, Biohazard i Onyx. Z filmu Judgment Night. Co to jest film Judgment Night? Był taki film w 93 roku. To żeś wygrzebał, Kopel. Produkcji amerykańskiej, action thriller, który... Cuba Gooding Jr. No jestem Cuba Gooding Jr. Jest tam chyba trzech czy czterech białych... Emilio Estevez. Gości, którzy jadą na mecz bokserski kamperem, takim RV. I nie chce im się strasznie stać w korku na estakadzie, więc zjeżdżają, ale zjeżdżają do niewłaściwej dzielnicy, jak się okazuje, i tam wikłają się w jakąś, no, nadchodzi Judgment Night, no. Zaczyna się od tego, że plączą, nie mogą wyjechać, okolica jest szemrana i nagle pojawia się na ich drodze potrącony. Okej, to jest action thriller, myślę, tak to o tym opowiadasz, jakby to była komedia. Rozumiem, że to jest jakiś film, który ostatnio zobaczyłeś, tak? No, jest to znak trochę czasu, co tam się wyprawia. Ścieżka dźwiękowa z tego filmu jest interesująca i dlatego ten film wywlokłem na wierzch, bo tu jest oryginalne utwory, mashupy rapu i ostrej muzyki gitarowej, że tak powiem. Czy się nazywało rapcore? Nie, to jest rap and roll, bym powiedział. Czyli Biohazard i Onyx, ale też Teenage Fan Club i De La Soul, jest Cypress Hill i Pearl Jam, Cypress Hill i Sonic Youth, Faith No More, Mudhoney, Dinosaur Junior, Del Defunky Homo Sapien, no i takie tam różne złożenia dziwne. Nie wszystko jest Simply to dobre. Simply Red i Run DMC. No nie, ale Slayer i Ice-T się pojawia. Jest to dziwne, ale no, wydaje mi się, że nie słyszałem tego wcześniej. Warte jest to waszej uwagi, jeżeli napisał lubicie. Łukasz, Joker jest ostra lipa. Zgadzamy się z tobą, Łukasz. Tak z tak sformułowanym ocennym zdaniem nie da się nie zgodzić. Natomiast inny słuchacz wskazuje film Whiplash jako film dekady. To 3 tygodnie żeśmy temu rozmawiali o filmach dekady. Nie zgodził mi się, że Whiplash jest najlepszym filmem dekady, ale rozumiem, jest jednym że może się z podobać. Lepszych filmów tej dekady. Jest spoko. Dobra, jedźmy dalej, Koper. 29th Second Akademii skończyliśmy Awards, na rolach tak, rolach, tak, scenariusz oryginalny, Knives Out, film bardzo w tym roku dyskutowany. Ryan Johnson po nominacjach napisał na Twitterze, bardzo był dyskutowany, bo był całkiem niedawno tak, ale był też dobrym filmem, a to ten pan, który nakręcił nam ostatniego Jediego 2 lata temu. Tak. I bardzo dobrze. I tam Laura Dern tak. Występowała w okropnej roli.
ale... Również za scenariusz oryginalny Marriage Story, film 1917, którego jeszcze w naszych kinach nie było, a który... Można już zobaczyć. Ale ludzie mówią, że jest ten, że gdyby teraz mogli zrobić swojej dekady najlepsze filmy, to on by był w pierwszej trójce. Że to, jak ten film był nakręcony po prostu, to... No tak, ale tak samo nakręcony uwierzyć. Był Birdman i nikt go w filmach top ten swojej dekady nie umieścił poza znanym mi oraz tobie Tomkiem Kuterą, który uważa, że to jest najlepszy film dekady. Birdman? No nie, no nie najlepszy, ale zaliczę go do swoich najlepszych filmów. To dziwne. Pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino... To jest gimmick, oczywiście. Zawsze, kiedy Quentin Tarantino wypuści film, dostaje nominację za scenariusz oryginalny, więc to jakby... Jeśli napisze scenariusz. A kiedy nie pisał scenariusz do swojego... Do wszystkich filmów napisał scenariusz, co nakręcił. Nawet do niektórych, które nie nakręcił, napisał scenariusz. Parasite, Bong Joon-ho i najlepszy scenariusz adaptowany, Irishman... Wspomniany Jojo Rabbit. Na podstawie książki. Paint Houses, Jojo Rabbit. To jest dla mnie zaskoczenie. Nie wiedziałem tego wcześniej, że jest historia na podstawie książki. Myślałem, że... Książka jest mniej szalona w ogóle, ale też była bestsellerem. Joker, że jest... Na podstawie komiksu. No bo on jest, no dobrze. Małe kobietki to naturalnie i dwóch pompierzy na podstawie sztuki. Ja będę chciał dwa słowa powiedzieć o dwóch papieżach. Myślałem, że na podstawie sztuki. Najlepszy film animowany to jest interesująca w tym roku kategoria, ponieważ przez ostatnie lata mówiło się, że w zasadzie można by ją było zlikwidować i po prostu dawać co roku Pixarowi. W tym roku Pixar tylko za Toy Story 4, nienominowana druga Kraina Lodu, a nominowany między innymi Praziomek, między innymi Klaus Netflixowy i między innymi Jak wytresować smoka. To Story 4 podobno ma bardzo cienkie szanse na to, żeby Oscara dostać. Być może dostanie w takim razie film poklatkowy, co by ucieszyło Koperskiego pewnie. Film I Lost My Body również nominowany i również znajdziecie go... Na Netflixie, tak? Tak. Okej. Okay. Najlepszy film nieangielskojęzyczny, Boże Ciało z Polski, Honeyland z Macedonii, to jest historyczny... Nie ma tu filmu Boże Ciało, Maciek, jest Corpus Christi. Jest to precedens historyczny, ponieważ Honeyland jest nominowany zarówno w kategorii najlepszego filmu nieangielskojęzycznego, jak również w kategorii pełnometrażowego dokumentu. Zabierz tą myszkę, Koper. Precedens. Tak. Les Miserables, czyli Nędznica, ale nie jest to ekranizacja powieści Wiktora Nie, to już Igo. Było kilka lat temu. Pain and Glory, to wiesz, że Nędzników. Sztanga i Cash. Bardzo dobry, wyreżyserował ten sam reżyser, który wyreżyserował Jak zostać królem i hit poprzedniego roku, musical Koty, Tom Hopper. To jest ten sam człowiek. Ale których nędzników? Tych poprzednich? No, tych z Hugh Jackmanem, z Anne Hathaway, która dostała Oscara za tą rolę. A poza tym z filmów... Skandal. Filmów nieangielskojęzycznych. Pain and Glory. A propos śpiewających aktorów, bo jeżeli mówimy o nędznikach, to w filmie Marriage Story... Również występują śpiewający aktorzy Adam Driver i Scarlett Johansson. Może również dlatego należałoby docenić na przykład Adama Drivera, bo zaśpiewał tam fantastycznie piosenkę z musicalu, co prawda? Broadwayowskiego, ale jest to bardzo fajny moment w tym filmie, wzruszający również. Pain and Glory to jest film, za który Antonio Banderas również został nominowany, Pedro Almodovara i Parasite, wspomniany wcześniej koreański film w reżyserii Bong Joon-ho. Filmy dokumentalne American Factory dostępne na Netflixie o amerykańskiej fabryce. Obejrzałem ten film swoją drogą, o amerykańskiej fabryce, która podupada, więc wykupuje ją chińska firma, która sprowadza tam swoich chińskich pracowników i film jest o tym zderzeniu kulturowym chińskiej kultury i amerykańskiej na amerykańskim gruncie, gdzie jedna taka rzecz, która może was, która, jeżeli was to zainteresuje, to ten film może być dla was, jest w rozwoju filmu i tego, jak bohaterowie, jak te dwie grupy się poznają. Jest taki moment, gdzie ci Chińczycy, poznawszy amerykańskich pracowników, dla których ta fabryka jest absolutnie jakby jedynym przetrwaniem. Oni jeżeli zamkną, to trafiają kompletnie wszyscy na bruk. Mówią, że
dla nich to było niesamowitym zaskoczeniem, ponieważ przez całe życie żyli w przekonaniu, że po prostu w Ameryce jest tak, że wszyscy żyją jak pączki w maśle i że praca jest czymś, co ci daje takie profity, że masz dwa samochody na podjeździe, mieszkasz w dużym domu, obżerasz się hamburgerami, jesteś szczęśliwy. A oni tutaj przyjeżdżają w miejsce, gdzie są ludzie, którzy żyją na tym samym poziomie praktycznie. Obżerają się hamburgerami, ale ich samochód jest wrośnięty w ziemię, jest właśnie takim RV. I mam wrażenie, że to jest spostrzeżenie, czy taki wątek, który w tego typu dokumencie pojawia się po raz pierwszy, albo przynajmniej jest wybity dla mnie po raz pierwszy w tak mocny sposób. The Cave, film o wojnie w Syrii, o szpitalu ukrytym w jaskini, w miejskiej dżungli. Film o wojnie w Syrii. Edge of Democracy, film o Brazylii i o atrofii demokracji w tym filmie. Jest to film przerażający, ponieważ jak się go ogląda, to jest to praktycznie film o naszej sytuacji politycznej, tylko za jakieś 2-3 lata może już posuniętej do tego, że ludzie kwestionują wyniki wyborów, ponieważ nie wygrał ktoś, kogo lubią, albo odwrotnie. Forsama, również film o wojnie w Syrii, i wspomniany wcześniej Honeyland o ludziach żyjących w Macedonii. Ten Honeyland dlatego, ponieważ jedna z bohaterek jest hoduje dziki miód, tak? Ma dzikie pszczoły, których miód zbiera, ale w ogóle o koszcie przetrwania i o życiu na jakichś takich rubieżach. Nagrodzony aż 3 nagrodami na festiwalu w Sundance w 2019 roku, co wysyła jasny sygnał, że wszystkim wam indie głową na pewno się spodoba. Zostawiamy kategorie za krótkometrażowe filmy, muzyka dobra w filmie Joker między innymi. Hildur Guðnadóttir, która między innymi również do nie Smoleńska, tylko Czarnobyla zrobiła muzykę. Za małe kobietki, Aleksander Splat, który dostaje prawie co roku nominację. John Williams, który dostaje prawie co roku. Tak. Randy Newman. Za Star Wars swoją drogą. Randy Newman za Marriage Story. Wesoła, taka pogodna muzyczka, pianinko. I 1917. Najlepsza piosenka. Tutaj, nie wiem, wybierzmy jedną. Jest Into the Unknown z W Krainie Lodu 2, ale również z Rocketmana, który miał zamieść na Oscarach, ale jakoś mu się niezbyt dobra nie jest ta piosenka. I tak naprawdę ja bym chciał, później są kategorie specjalistyczne, ja bym chciał tylko wspomnieć o efektach specjalnych, gdzie od lat jest tak, że nagle, że tutaj przypominamy sobie różne filmy, które w tym roku były głośne, a które dostają tylko w tej kategorii nominacje. Między innymi Avengers Endgame i Król wspomniane Lew. Star Wars. I Król Lew, tak, który był bardzo kiepsko ocenianym filmem, ale w kategorii efektów specjalnych rzeczywiście słusznie, że się znalazł, bo jest technicznym osiągnięciem niesamowitym. Więc ja jestem ciekaw tych Oscarów. One rzeczywiście mogą wyłonić paru nieoczekiwanych zwycięzców i trochę i być bardziej dużo dyskutowane niż zeszłoroczne Oscary. Jakieś, Kopry, masz przemyślenia jeszcze na ten temat? Mam takie przemyślenia, że nie będę oglądał tej gali na żywo, jak co roku. Jak co roku nie będziesz jej oglądał na żywo? Tak. 9 lutego, jeżeli ktoś jest zainteresowany. 9 lutego. Ale rozdanie. Oczywiście zawsze jestem żywo zainteresowany wynikami, komentarzami, co tam wybuchnie na tej gali, jaki skandal, jakie będą komentarze, kontrowersje. To, o czym mówiłeś, na pewno się pojawi. Czy będziemy mówili o wybieleniu Oscarów ponownym po zeszłym roku? No nie będzie już takiej różnorodności. Zapomniałem o najważniejszej kategorii, bo chciałem ją sobie zostawić na koniec, czyli najlepszy film. Ford versus Ferrari, nominowany tutaj praktycznie tylko w tej kategorii. To jest bardzo dobry film. Nie, jest jeszcze nominowany za ścieżkę dźwiękową, zdaje się, montaż dźwięku. No okej, ale to za montaż dźwięku na pewno zostanie kategoria. W liczących się kategoriach tylko tutaj jest to jeden z pierwszych od dawna filmów o motosporcie, który jest nominowany do Oscara. Jest to bardzo dobry film, czy jakiś taki, żebyśmy mieli ten rok pamiętać. No tak, faktycznie. Pominięte były wszystkie Transformersy, to jest ten film o motoryzacji również. Motosporcie. Irlandczyk Martina Scorsese, Jojo Rabbit, Taika Waititi. Super, że ten artysta, który jest bardzo super, dobrym reżyserem. Super, że się odbił od Marvela.
Marvel mu to umożliwił tak naprawdę. Joker oczywiście Todda Phillipsa, Małe Kobietki, tutaj jedyna pani nominowana w kategorii najlepszego filmu. Marriage Story 1917, który sądząc po Złotych Globach może mieć duże szanse na nagrodę. Once Upon a Time in Hollywood, Quentina Tarantino i Parasite, koreański film Bong Joon-ho. I tu rozmawialiśmy zakulisowo. Czy będzie tak, że jeśli Parasite dostanie nagrodę za najlepszy film, to automatycznie dostanie nagrodę za najlepszy film obcojęzyczny? No nie, no, bo to jest, to są głównie filmy amerykańskie, tak? No bo to on, żeby być nominowanym do Oscara, musisz być grany w amerykańskich kinach z uwzględnieniem jakichś paru kin w ogóle w Los Angeles przez ileś tam seansów, więc to jest bardzo skomplikowane, no ale to, że jesteś najlepszym filmem w tej kategorii, nie znaczy, że jesteś najlepszym filmem na świecie, nie? I nieangielskojęzycznym. Możesz być jednocześnie najlepszym filmem oscarowym i najlepszym filmem nieangielskojęzycznym. Zostawmy to, Koper, posłuchajmy muzyki. Ja bym o dwóch papieżach chciał powiedzieć parę słów i o obiecanym Don't Fuck With Cats. Pisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej? Zrób to efektywniej dzięki aplikacji BooksBox. Zyskaj dostęp do tysięcy książek akademickich online. Zakreślaj ważne fragmenty. Automatycznie twórz bibliografię.
Zarejestruj się na books-box.com i odbierz 10 darmowych stron z kodem Radio Campus. Tylko do 20 stycznia. Działaj! Reklama. 7 minut do godziny 8, ale myślę, Koper, że możemy spokojnie zakończyć, ponieważ jak kraj długi, szeroki, Polacy kręcą sznury i stoją na parapetach, ponieważ CD Projekt Red ogłosił, że przesuwa datę premiery Cyberpunka 2077 z kwietnia na wrzesień, 17 września, w moją rocznicę ślubu będzie premiera gry. To wspaniały prezent. Wyobrażasz sobie? Wyobrażasz sobie, jak oni mogą? Musisz już teraz zabukować sobie wolne. Powiedz żonie, żadna restauracja. Padzik. Jestem przekonany, że ludzie tak robią. Że biorą sobie wolne, żeby pograć. Twoją rocznicę ślubu jak mogą. Obejrzałem film Dwóch papieży i mam wobec niego takie wrażenia, które są unikalne na skalę światową z powodu tego, że oglądałem ten film i zdałem sobie sprawę, że my jako Polacy mamy wyjątkową możliwość oceny tego filmu, ponieważ wszyscy ten film oglądają i mówią, jaka ładna kameralna ekranizacja sztuki teatralnej. A my go oglądamy i mając coś, co się nazywa teatrem telewizji, możemy spokojnie powiedzieć, że to jest najlepszy teatr telewizji w sezonie, ale ciężko to nazwać filmem, mam wrażenie. To zdecydowanie właśnie jest coś, znaczy jedyne, co ten film usprawiedliwia, bo to jest film opowiadający fikcyjną chyba historię serii spotkań papieża Benedykta XVI i wówczas jeszcze kardynała Bergoglio, obecnie papieża Franciszka, którzy rozmawiają o kondycji kościoła i o przyszłości Benedykta jako papieża, a także przyszłości kardynała Bergoglio w ogóle w kościele, ale jest on zasadniczo apoteozą tego, jak niesamowitym człowiekiem i skomplikowanym, a jednocześnie jakim odnowicielem kościoła jest Franciszek i są takie wstawki opowiadające o młodości i różnych rozterkach duchowych, które przechodził Bergoglio. To gdyby wyjąć te rozterki, tak naprawdę te wstawki, gdzie on tam tańczy tango i walczy czy w zasadzie nie walczy z argentyńską dyktaturą, reżimem wojskowym, no to by było po prostu teatr telewizji taki pełną gębą. Przy czym jak to w dobrym teatrze telewizji, ten film jest w 100% wart zobaczenia ze względu na rolę tych dwóch panów. Problem mój z panem Jonathanem Price'em jest taki, że on grał w Grze o Tron tego przywódcy religijnego. I tutaj go obsadzili jako papieża. Bo miał doświadczenie. Jest to tak dziwne, tak dziwne, że ten koleś, który tam grał papieża tej sekty, tutaj gra papieża kościoła katolickiego, że nie byłem w stanie się pozbyć tej myśli przez cały film, ale Anthony Hopkins jest absolutnie niesamowity w tym filmie. A nie kojarzyła ci się jego rola z Piratów z Karaibów, Maciek? Ja chyba tylko pierwszych Piratów z Karaibów oglądałem, więc nie kojarzyło mi się. Nie kojarzyła mi się. Ślązak, zasypałeś nas wiadomościami. O Chryste. Więc polecam ten film, zwłaszcza, że jest szeroko dostępny, ale miejcie świadomość, na co się piszecie. To jest film też, który będziecie mieli większą z niego korzyść. Jeżeli byliście w Rzymie, jeżeli w ogóle interesujecie się historią kościoła, jeżeli interesujecie się tym, co się w kościele dzieje, jeżeli trochę się interesujecie takimi różnymi teologicznymi ciekawostkami, czy organizacyjnymi ciekawostkami tego, kim jest papież, jak się go wybiera, trochę jest w nim takiej polityki papieskiej. Więc jest to dobry i bardzo interesujący film, ale absolutnie jest to film bardzo małej skali, oparty na wysiłkach, niesamowitym talencie i umiejętności pokierowania dwóch głównych aktorów. W zasadzie dwóch głównych aktorów i można powiedzieć dwóch jedynych aktorów. To jest film dwóch ról pierwszoplanowych i szeregu nawet nie epizodycznych film, tylko halabardników i to dosłownie można powiedzieć, że halabardników. A poza tym obiecany Don't Fuck With Cats obejrzałem i myślałem, że zrobi to na mnie jakieś wielkie wrażenie.
bo jest to całkiem spoko serial na Netflixie, który mnie na koniec mocno zdenerwował. Miniserial. Mocno mnie zdenerwował, ponieważ to jest serial o tym, że gość morduje koty, kręci o tym wideo i wrzuca na YouTube'a, więc grupa ludzi na Facebooku się zgaduje i chce go znaleźć. Po tym, jaką ma narzutę na łóżku, jaką ma paczkę papierosów, z jakiego kraju, jak słońce wpada do jego pokoju i tak dalej. Co im się udaje, nie udaje. Udaje im się średnio, chciałem powiedzieć. No ale w momencie, kiedy w sprawę włącza się policja, ponieważ gość zaczyna robić coraz gorsze rzeczy, no to nagle się okazuje, że ta praca ich jednak się może do czegoś przydać. Ale zasadniczo morałem tego filmu jest to, że takich potworów to rodzimy my sami, dając im zainteresowanie w internecie. I mówi to serial na Netflixie, który o tym opowiada. I który jest nakręcony po to, żebyśmy to oglądali i się wzburzyli. Więc hipokryzję nie, można Maciek, po prostu zdrapywać z ekranu. Pięknieś pan to podsumował, ale nie do końca, bo oni zadają takie pytanie, ale nie odpowiadają na nie wprost, samo to, że je zadają jest... I decyzja należy do ciebie. Możesz powiedzieć, tak, macie rację, a częścią tego jest ten serial, który jeszcze zwodzi cię przez kilka godzin, że jest o czymś innym niż jest. Ale możesz powiedzieć, mimo wszystko ważne jest, żeby nagłaśniać takie sprawy, przynajmniej teraz wiesz, co robić albo czego nie robić, co warto robić, a czego nie warto absolutnie na to poświęcać czasu, a poza wszystkim, no, daje ci content rozrywkowy, ludzie ukochali sobie te dokumenty na podstawie, w sensie takie kryminalne. Te wszystkie case'y seryjnych morderców, te wszystko, to jakby tutaj masz rodzącą się na twoich oczach sprawę seryjnych morderstw niemalże, gdyby nie to, że sprawa się rozwinęła tak, jak się rozwinęła, bez większych spoilerów mówię. To tak, i to jest płaszczyzna tego filmu, która jest interesująca, ale przekaz tego, że gdybyśmy nie karmili zainteresowaniem takich ludzi, gdybyśmy nie kręcili o nich seriali Netflixowych, ale to jest trochę inna... to by się nie zdarzało. Ale słuchaj, napisy, koniec odcinka. Seryjny morderca, który się tam pojawia, powiedzmy, w jakiejś małej miejscowości albo w dużym mieście, zabija i łapie go w końcu policja i o nim się robi dokument, sprawa jest zamknięta, tak było do tej pory, nic już się nie wydarzy, ten człowiek siedzi w więzieniu, opowiadamy jego historię. Tutaj to wszystko się dzieje na bieżąco, a social media powodują to, że człowiek, który dokonuje tych zbrodni, jednocześnie może śledzić w mediach na żywo wzrost popularności tego, co robi. Okay. I to jest się, właśnie że... bardzo, bardzo dziwne i takie, bo ten człowiek w pewnym momencie okazuje się, że znajduje się w grupie, która ma go wyśledzić. Jest członkiem tej grupy. No to wiadomo było od początku. Wydaje mi się, zmieniły się czasy. Byłby to też zupełnie jest zwyczajny Netflixowy, true crime'owy serial. Staraj się zrobić jakiś twist, ale ten twist jest po prostu hipokryzją. Dobra, żegnamy się. To była Kronika Wypadków Filmowych. Za chwilę Kapryśny Los i Zenek Martyniuk, Maciek Małek i Grzegorz Koperski. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.waw.pl.